nie, bo wróciłam do punktu wyjścia. Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest leżąca Bella. Siemanko! I witam was w kolejnym filmie schowanego w Minecraft i dzisiaj będziemy chować się jako obsydian. Mam nadzieję, że wam się film spodoba. Pod ostatnim filmem było ponad 9 tysięcy, a w górę prawie 10 tysięcy, co bardzo wam dziękujemy. I możemy się umówić tak, że co 10 tysięcy będziemy wrzucać nowy odcinek. Wy w komentarzach możecie napisać, jaki kolejny tryb chcielibyście wchowanego zobaczyć, czyli jaki materiał albo jakiego moba, bo to jest też ważne, albo mob, albo materiał. Także dajcie zawsze w komentarzach. Dzisiaj mamy mapkę taką obsydianową, którą udało nam się zrobić. Słuchajcie, tak ona o to wygląda. I tu dzisiaj będziemy się chować. Jest ona dużo, dużo większa niż ostatnia mapka. Także myślę, że będzie nawet ciekawiej. A wy wpadajcie też na photoshop.pl do końca tego tygodnia. Macie darmową wysyłkę, słuchajcie, wszystkich koszulek. A już w przyszłym tygodniu będą wzory halloweenowe. Także mega fajne wzory. Mam nadzieję, że wam się spodobają, bo szykuję coś naprawdę mega z Bellą. Tam będą takie mega, słuchajcie, koszuleczki, że będziecie musieli wiedzieć, ale to zobaczycie w przyszłym tygodniu. A my lecimy z dzisiejszym odcineczkiem. Bella, losuj! Ale zobacz, jak ja tak ruszam głową, no, to wygląda, jakbym była opętana. No bo ty jesteś opętana trochę. Dobra, weź. Dobra, losuj. Bella, czyli ty będziesz szukała, ja będę się chował, bo to drugie to jest obsydian. Także ja będę się chował pierwszy. Także słuchajcie, ja się zamieniam tu w obsydianek. Hehe, jestem obsydiankiem. A słuchajcie, właśnie, czy chcielibyście obsydianka zobaczyć w końcu, bo dawno już go nie było, bardzo dawno już go nie było. Dobra, Bella, ty wciśnij sobie F1, wcisnęłaś? Dobra, to stań tam i odliczaj do 153. No na pewno. Dobra, odliczaj. Raz. Dobra, ja cię chowam. Nie wiem, gdzie to masz się schować, słuchajcie, nie patrz na mój ekran, proszę. Nie wiem, gdzie to ma się schować, słuchajcie, bo to jest naprawdę dużo miejsca i można fajnie pokombinować. Także gdzieś tutaj bym wszystkie... O Jezu, ja na game modzie jestem tutaj, czekaj. Game... 20 za to. Zero. O nie! Nie. Dobra, ej, jak coś, to weź sobie jeszcze jakąś broń z tego. Jak będziesz mogła... Dobra, ja chyba tu się schowam. O! Ale to jest epickie miejsce, dobra, to mnie nikt nie znajdzie. O nie, Vito, nie ruszaj się. Tu, czekaj. O, dobra. 17. Dobra. Okej, ja jestem już schowany. 20. Także na spokojnie możesz mnie zacząć szukać tutaj. Dobra. Weź sobie jakąś broń. Sworda diamentowego czy coś takiego sobie weź. Bo tak byś mogła mnie zabić ewentualnie. Myślę, że to będzie spoko. A w kolejnej rundce przygotujemy te patyki, które mieliśmy ostatnio. Czyli ten jest jeden z knockbackiem. A jeden z fire resistance, bo to było fajne. Czyli nie dość, że muszę cię znaleźć, to jeszcze muszę cię Musisz zabić. Mnie zabić. No ale nie łatwo będzie mnie zabić, bo. Czekaj, bo tak. Ja sobie nakieruję. Dobra. Ale ja jestem fajny skin. Trady, słuchajcie, myślę, że jestem mega schowany i będzie bardzo ciężko mnie znać. Jeszcze dzięki tej modyfikacji More Player Models jest to fajne, że można jeszcze lepiej się schować niż normalnie. Dlaczego? No bo możesz się położyć czy coś, tak jak to się kładłeś. Bez sensu! To jest epickie. Dobra, ja już tu czekam, człowieku. Nie, no ja się nie położyłem. Fajny labirynt. Bo ty widziałeś tą mapę. No, ja no bo ja ją robiłem. Najgorsze jest to, że ja ciebie nie widzę. Czekaj, ja to muszę jakoś to rozkminić. A, tak, tylko mogę na maksa zrobić. Dobra, nie widzę w ogóle, gdzie jest ta Bella, naprawdę totalnie nie widzę. O, czekajcie, tak będę coś widział. Ja już się. O, dobra, widzę, widać, jak to się kitra, uwaga, widać, jak się chodzi. Czyli ty jesteś gdzieś tam, gdzie teraz patrzę, nie? Nieprawda. Nie, to nieprawda. Tak. To są oszczerstwa, proszę tutaj państwa. Nie ma. To są oszczerstwa. Jest, przeskoczyłam. Tak, skaczę tam, patrzcie, na wariata. No szukaj, bo... Aha, ja ci muszę odliczać minutę. A, dobra. Masz minutę, rozumiem? No albo trzy. No musiałbym stoper włączyć. Dobra, czekaj, ja szybko włączę stoper jednak, przygotuję się. Patrzcie, jak profesjonalnie przygotowany odcinek. Bang, stoper, leci. Dobra. Masz trzy minuty na to. Trzy minuty. Gdzie ty jesteś? Szukaj. Ale to jest ciężko. Ciężkie, mama, co? Tutaj no, na obsydianie ciężkie. Obsydian to jest po prostu katastrofa. Tutaj coś najdziesz. O Jezu, będzie najlepsze, jak ty będziesz blisko i przejdziesz obok i mnie nie zobaczysz, to będzie epickie. Ty, bez sens. A mam mieczyk? Masz. No dobrze. Ojeju. Ojeju. Ale to jest mega, słuchajcie, patrzcie, ona tam jest niedaleko w sumie, tak podpowiem. Ej, to ja się tak nie bawię. A właśnie, bo ty możesz jeszcze leżeć. Cicho, nie odzywaj się. Please. Nie, spadłam! O, to dobrze. Gdzie jest?
O Jezu, 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 było blisko. Co? Oh my god, no byłaś blisko, ale... Co? Kurita, dobra, minuta już minęła, to tak prawie dwie minęły. Już masz mało ale czasu, Bela. Ale ty oszukujesz, jak ciebie tu wcale nie ma. No jak to nie ma, no jestem normalny. Ty leżysz pewnie. No. O Jezu, o Jezu. Jak ty mnie zauważyłaś? No nie. O Boże, ale słuchajcie, było prawie, by mi się udało, nie? Ale ty, jak mnie zauważyłaś? Widać mnie było? No trochę tak. Trochę, ale ciężko, nie? Oj, ciężko na maksa. Jest na maksa. Dobra, elegancko, słuchajcie. Dobra, 1-0 dla Beli, bo ona mnie znalazła. Dobra, 3, 2, 1. Raz, 29, 30. Chyba ty. Szukam, to szuka. Dobra, schowaj mi ten ekran, żebym ja tam się przypadkiem nie popatrzył, bo to może być tak właśnie. No jeszcze popatrzyłem. Nie patrzyłem. Dobra, uwaga, idę szukać Beli, czas start. Mam 3 minuty na to, żeby ją znaleźć. Dobra, no. Ja tu szybciutko to ogarnę. Nie gdzieś tutaj rady. Pewnie, walę mieczem od razu, słuchajcie. Ona gdzieś tu leży na pewno. Nie, dobra, żartowałem. Śmiesznie by było, jakby się tak trafił. Ale ty masz jasny ekran! No u mnie jaśnie jest. A on jest tak na maksa ciemno. No ty masz faktycznie ciemno. Się tak ty gdzieś na pewno w tym labiryncie jesteś tu. No na pewno. Skitrana na bank. Na pewno. A tu jest jakiś czekaj. Ten labirynt ślepy jest kurde. Zaułek. Labirynt jest ciężki, nie? No. Ty patrz w siebie w ekran, czy ja gdzieś tam nie jestem blisko nie ciebie. Nie podpędzi, tak. No ale to coś wiesz, czy zestresowana jesteś, czy nie? No ja ciągle jestem zestresowana. Czy gdzieś tu człowiekiem. Blisko podchodzę, czy nie? No, ej, kurczę, co? Ale leżysz, czy co robisz? No powiem ci. Zimno. Kurczę, myślałem, że w tym samym miejscu. No, nie no, co się. Ty? Ja bym się tak nie schowała jak ty. Ej, no nie wiem, gdzie ty. W labiryncie cię chyba nie ma. W labiryncie wspomnień. Dobra. Słuchaj mnie, co? Chyba cię nie ma w labiryncie, ty gdzie ty możesz być? Dobra, nie, tu jej nie ma na bank, dobra. Lecę gdzieś idzie, bo to już mam. No. Jestem w podziemiach. Ta. No jak? Nie. No, a co można? Nie ma przecież czegoś takiego jak można. Podziemia. Ważna. Jest. Ja już bym nie wiedziała, gdzie ja jestem na twoim miejscu. No to nie? Gdzie ty jesteś, człowieku? Tak zaczęłaś chodzić, że masakra jakaś. Tu nie ma. No nie. Ej, no gdzie ty jesteś? Ej, tu nie ma więcej kryjówek. Minuta 30. Co? Przecież tu nie ma więcej kryjówek, człowieku. Tak nie ma, jak są. Ej, w ogóle nie widać nigdzie, o co chodzi. Jestem dobra w chowanego. Ej, ty faktycznie się nieźle schowałem. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ej, nie, ty tu gdzieś musisz być, czekajcie. No na pewno. Uwaga. Tak. Jak w podziemiach, to gdzieś tu pewnie. To nie są podziemia. Nie? Nie. O, tam nie się nie da wskoczyć, więc. No. Tam ciebie tu nie też ma takie na pewno. Trochę parkury są, nie? Utopi się. Nie, nie utopię. Utopisz, będzie 2-0 dla mnie. Tu nie ma jej. 2 minuty już. Ej, no nie, no jak ja cię nie znajdę, nie ma ciebie nigdzie. Minuta ci ej, no gdzie ty się schowałaś? Chłopczyku. Ej, do podpowiedz coś, ciepło, zimno? No ej, bo to no ja ci podpowiadałem, jak ja gadałem. A, dobra, było ciepło. Gdzie było ciepło? No przed chwilą. Kiedy? Teraz? Przed chwilą. Nie, teraz to cię nawet nie widzę. No jak teraz, gdzie? To nie widzę cię. Aha, to fajnie. No to ciepło, zimno? No ciepło. Ciepło? Tak. Ale fest tak mocno, czy? To zależy, bo każdy ma inne odczucia. Nie. Jest, jaki ty. Ale jest ciepło. Wiesz? A tu leżysz! O Boże, jak cię nie było widać w tej w ogóle! Nie znalazłeś mnie, gdybym jak cię nie było, chodź do... Ej, nie uciekam, bo ja nie mogę sprintować! A dlaczego? No bo mi się jedzenie skończyło. O nie! Dobra, jest, udało się. Ale przed czasem parę sekund mi się udało. No. Ej, ale fakt, ty tak leżałaś? Dobra, jestem. To w ogóle nie widać u mnie w ogóle na ekranie, jak jest jasno. No, a on wiesz, się zlewa już... z tym obsydianem całkiem, a totalnie. A wiesz, już przed, na samym początku byłeś obok byłem mnie. Tam właśnie i nie widziałem ty, faktycznie, nie? Okej, dobra, zaczynamy, Bela teraz będzie odliczać, stań tutaj przy tym. Plecami. Dobra. O, tak, plecami i no! Odliczaj. Raz, i nie patrz się w mój ekran. Piętnaście. 23. Ale ty faktycznie tym leżeniem? 13. Nie, tu jak się. Nie można leżeć, bo jak się położymy, to w ogóle nic nie widać. 15,
No ja, nie, no to ja się tu położę, ty mnie nigdy nie znajdziesz. 16. Ale człowieku, ja już jestem schowany, nie? Dobra, 20, idę. Możesz szukać, człowieku, i tak mnie nigdy nie znajdziesz, bo no ja... No dobra, no to raz ja leżałam, teraz ty, to teraz ja będę musiała stać po prostu. No to nie, to ja teraz powinienem stać. Nie, no ty wcześniej stałeś. Ja leżałem. Ja widziałam, że ty stałeś. Nie, ja leżałem. Aha. No dobra, czyli ty się schowałeś w jakimś dobrym miejscu. Dobra, to ja na stojąco, bo jakby się położył, to mnie nie znajdziesz nigdy w życiu, nie? Nigdy w życiu. Dobra, ja tu elegancko jestem, słuchajcie, i czekam, patrzę. Patrzę, co tu się wydarzy. Jak będzie tak półtorej minuty, to już możesz mi podpowiadać. Aha, czekaj, bo zapomniałem wystartować, dobra. Czy ciepło, czy zimno? Dobra, no. Dobra, już? Mhm. Okej. Okay. Lecimy, dobra, ale jestem nieźle tu schowany. Jeszcze jakby się położył, to chyba mnie nigdy w życiu nie znalazło. Dobra. Mówię wam. Zobaczymy. Jakbym się położył, to nigdy w życiu mi się nie znalazła. O Jezu, uderzyłem w mikrofon. Ty stoisz, mówisz. No, będę stał, dobra, niech będzie, że na stojąco. Okej. Okay. Jak chcesz. A może ty jesteś gdzieś wysoko? Nie wiem nic. Bo nie byłeś wysoko. Nie wiem nic, jeszcze. Nie? Jestem dobrze schowany po prostu. Patrzę. Oj! A jakie ja parkury robię, nie? No patrzę, ale ja nic nie widzę, bo nie widzę, gdzie ty jesteś w ogóle. Oja. Taki labirynt weszło, że już się sama... O? Że już się sama zgubiłam. To nie ja, ciebie. A ty w labiryncie jesteś, to nie, w labiryncie tak. Mnie nie ma, to ci od razu podpowiem, taka podpowiedź. Aha. No dobra, no to fajnie byłoby stąd wyjść. O, jest, wyszłam. Dobra, gdzie on jest? Czyli jest gdzieś blisko. Bo się tak śmieje. Ten śmiech. Dobra, patrzymy, czy ona... Coś tam... A nie, bo tam to jest. Ojoj, coś tam chodzi gdzieś. Coś tam gdzieś chodzi. Aha. Gdzie ty się schowałeś? Nie wiem. Nie wiem, w tajnym miejscu. A poczekaj, ile mam czasu? Już minuta 30 minęła. No, i co? Mówiłam i co? Ci. I nie podpowiadam nic. Że musiałeś dać znać. Pol, mówisz? Nic nie powiedziałem. Czy gdzieś tu jesteś? Coś ty nic nie powiedziałem nawet, ani nic. Ten obsydian to jest tragedia po prostu. Ja nie wierzę w to, nie? Tu się o, dobrze, było blisko, ale teraz już jest zimno, no dobra, nie? Skoro było blisko. Było ciepło, bardzo. Czyli tu. Ale... A, bo tu jest wejście. I co? Jajco. Nie, ucieczka! 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 Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia. Mnie tu nie ma. Ej! Myślałem, że mnie nie zobaczysz, nie? No co ty? Ale, o, jest, epicko, jest po tobie. Epicko. O, jeszcze tak. Jabłuszka zapadła. Dobra, ale no udało ci się przed czasem. Dobra, czy jest 2-1? Okej, okay, teraz ostatnia rozgrywka, słuchajcie, jest 2-1 dla Belli, tak? Tak. Dla ciebie. Dobra, ja się obracam i odliczam. 3, 2, 1, raz. F1 sobie wcześniej, żebyś wiedział. 4, nie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, no nie 14. Patrz. Nie patrzę, ty mów do mikrofonu, oszukujesz. To że ty nic nie mówisz. No. 16, 17, 18. Jedziesz samochodem? Gdzie ty jedziesz ja samochodem? Tak mam, jak szybko biegnę, to tak robię. O Boże. Co? 30! Na pewno 50. Szukam. Nie, dobra, uwaga. Tak mnie znajdzie. Da, tu pewnie jesteś. Nie macie tu. O Boże. Dobra, czekajcie. Jak cię mnie znajdziesz, to wiesz, co ci oj, powiem? Oj, spadłem niechcący. Co? Coś ci powiem. Co mi powiesz wtedy? Czy ja tu muszę wejść na górę tego labiryntu, wtedy będzie łatwiej. Ojej, to... nie ruszaj się. To zrobić. Ale teraz stoisz? No musiałam stać, taka była umowa. Taka była umowa. Kurczę, znowu spadłem. Ciekawe, czy w labiryncie jesteś, czy nie? Jeszcze ci nie mogę nic powiedzieć. Czy ty jesteś gdzieś w tym samym miejscu, co ostatnio się skitrałaś? Nie mogę ci jeszcze podpowiadać, bo czekajcie. Nie wystartowałeś. Wyoszczmy, a no, zapomniałem. No. Wyoszczmy wzrok. Dodam ci 10 sekund do tego, bo nie wystartowałeś. Wyoszczmy wzrok. Ty nie wyoszczaj lepiej wzroku. Nie, to nie ma, a to mi się wydawało. No. Dobra, ale coś twój wzrok szwankuje.
A kto to tu stoi? Kto to tu stał elegancko, tak? Cześć. Przy drzewku, myślałeś, że co? Jestem obsydianek. To przecież nie ty jesteś obsydianek, się ukłamiesz. Dobra, okej. Okay. Mamy, to jeszcze jedna ostatnia runda, dobra? Okej. No bo tutaj jest ciągle 2-2, to teraz ja się znowu będę chował. Okej, słuchajcie, ostatnia rundka, zobaczymy jak tam teraz pójdzie. Bella, obracaj się. No dobra. I odliczaj. 3, 2, 1, go. 2. Ale nie patrz na mój ekran, proszę. Zatykaj oczy. Zatykam oczy. Zatykaj oczy. 4, 5, 6. F1 masz? Mam 8. Dobra, uwaga, czekajcie, ja może tu skoczę. Ale tu by było fajne miejsce. Dobra, ej, chyba tu się schował, Nie jest, no w sumie takie spoko miejsce, dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Już? Ja myślę, że tu się schowam, będzie git. Dobra, już, no. 20. Szukam. 20, szukam. Start. Wystartowałeś. Tak, wystartowałem. Nie patrz na mój ekran, tylko please. Dobra. Kurde, nie doskoczyłam już, no. Dobra, czyli ty się schowałeś szybko dosyć, czyli jesteś. Wcale nie szybko. No co ty, ile to chwila, moment dziś można. Ale i stoisz. Stoję jak słup. Słup. No dobra. Czyli ty się śmiejesz. Zobaczymy. Najciemniej pod latarnią. Najciemniej jest najjaśniej. Czyli? Jest taki tekst, najciemniej, najjaśniej. A nie, bo wróciłam do punktu wyjścia. A bo jesteś tam gdzieś właśnie. Ale jaja jak cegły. Ale jaja. Jajko na miętko normalnie. Albo powiedział. Albo jesteś tu. Ale to było niezłe, dobra, minuta minęła. Ale to było, ale wiesz co ci powiem jedno? Że przeszłaś koło mnie, nie? W pewnym momencie przeszłaś koło mnie, nie? To było epickie, po prostu ludzie na nagraniu najlepszy fragment chyba. No, to było niezłe. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest zarobista kryjówka, że będzie bardzo ciężko im je znaleźć. Ty gdzie ja wtedy byłam, że mówisz, że koło ciebie? No, w takim fajnym miejscu. Kurde. Nie widzisz nic? Nie no, w labiryncie mnie nie ma, to ci mówię od razu. Żeś nie musiała szukać tam. Dobra. Tu nie ma ciebie. Ale ja jestem tak wpatrzona w ten ekran. Ej, ale parę razy patrzyłaś się centralnie na mnie, nie? Bardzo. Naprawdę, mówię ci. To będzie na nagraniu takie pizzko widać. No, patrzę się i co? No nie ma. No i co się cieszysz? No nie ma cię. Ty, no nie wytrzymam, nie? Jakie jaja. O Boże. Stoisz na pewno? Stoję tylko jak słup, nie? To nie jesteś ty. To też nie jesteś ty. No jaki bezsens, ty. Ale to jest najlepsza kryjówka ever, słuchajcie. Ale słabo. Zostało ci już nie dużo czasu. No to musisz mi podpowiedzieć. No ty cały czas jesteś ciepło. No, ja wiem. No i co? Wyjedzie. No szukaj. 30 sekund ci zostało. No to podpowiedz. No zimno, zimno na maksa teraz. Ale słabo. Ciepło, cieplej, cieplej, cieplutko, ciepło. No co gdzieś musisz być? Ciepło, ciepło tu jest, no. I co? Tu gdzieś jest ciepło. Tu nie możesz być. O, już mało zostało. Ale 15 tu nie sekund. Być. Bela, tam jest zimno. No. 10. 9. No i co? 8. Ach, 7. Nie 6. Nie ma 5. Tu. 4. Pokaż 3, się. 2, 1. Koniec! No, wygrałem to. Jest. I patrz, Bela, obróć się. No, tylko że półtorej minuty, jak było, to miałeś mi powiedzieć. Obróć się do tyłu. Już no nie, o jeszcze o się obróć. Jeszcze? Yes. Dobra, i teraz prosto i do góry popatrz. No i co? I tam w rogu? Nic nie. No tu po drabinie wejdź. Ale ty, epickie to było, epicka kryjówka, nie? No i dobra. No, to mnie nie mogła znaleźć, słuchaj, chodziła się, chodziła, zostaw mnie! O nie. O nie. Dobra, dobra, Bela, kończymy odcinek, wygrałem. Kończymy odcinek, ja wygrałem. No i dobra, weź, ty nie umiesz grać. Chodź tu, no jak nie umiem, no przegrałaś, chodź tu. Tworzysz swoje zasady. A jakie swoje zasady?
Gdzie jesteś? Miałeś podpowiedzieć, chodź gdzie tutaj. Jesteś po półtorej minuty. No to przecież podpowiedziałem ci, no nie będę ci tak wszystkiego podpowiadał. No na pewno. Ładnie się żegnamy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, bo my się bardzo fajnie przy tym bawimy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostawcie łapkę w górę, 10 tysięcy, lecimy z kolejnym odcineczkiem i w komentarzu napiszcie, jaki właśnie kamuflaż chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, czyli materiał albo może jakiegoś moba, bez różnicy. Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam was na vitoshop.pl. My się dzisiaj z wami żegnamy. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.